Witam Was w trzeciej, ostatniej już części 35 mm. Udało nam się przedryfować aż tutaj. Także ta część na pewno będzie ostatnia, tak jak mówiłem, maksymalnie 1 do 3 odcinków będzie peryskopu. Akurat ta gra bardzo, bardzo mnie zainteresowała i postanowiłem nagrać po prostu tych odcinków trochę. Także jak najbardziej macie możliwość prawie że obejrzenia całego przejścia gry. Dla mnie to jest, powiedzmy, kilka godzin grania, dla Was oglądanie rzędu 3 odcinków po około pół godzinki. Także naprawdę fajnie skondensowane. Cóż to jest? Jakaś tokarka. Jakaś tokarka. Ale coś tutaj trzeba może będzie przetoczyć, wytoczyć. No na razie W to mamy sterowanie, A, D na boki, a lewy myszki to jest to. No dobra, tylko pytanie, co ja mam z tym zrobić? Dobra, może sobie popróbujmy. Co nam to da? Sobie tak mogę tutaj podziubać, ale czy coś konkretnego robię? Coś robię, słuchajcie, coś robię. Ale kompletnie nie wiem co, prawda? Na razie sobie może tak profilaktycznie tutaj zbiorę tą pierwszą wierzchnią warstwę metalu. Czy jest nam to do czegoś potrzebne? Ciekawe. Słuchajcie, wziąłem jakąś obrobioną rurę. No, bardzo interesujące. Na pewno ta rura do czegoś jest przydatna. Za chwilę się przekonamy, do czego. Czy akurat tak trzeba było ją przetoczyć, czy też inaczej? Co my tu mamy? No właśnie, tutaj mamy sytuację, że ktoś pisał, że nie może się od kilkunastu dni stąd wydostać. Ja się wcale nie dziwię, bo naprawdę obszar tych tuneli jest ogromny. Jest jakiś mechanizm, zobaczcie, jest jakiś mechanizm. A, wszystko wiadomo. Wszystko wiadomo. Czyli tutaj musimy wsadzić tą naszą rurę, którą po prostu mamy. Proszę bardzo, nasz klin. Elegancko, bardzo fajnie. Otwierają się wrota, zobaczmy co będzie za nimi. Kolejny tunel. Tunel za tunelem, tunel. Jakaś delikatna cutscenka, zobaczmy ją sobie wspólnie. Oczywiście przed zakończeniem gry, o ile taka nastąpi w tym odcinku, będę również informował na przykład o tym, że spoiler, żebyście nie musieli w razie co... Cholera. No i po co ja spadłem w jakieś schody pewnie? No i sobie połamałem coś. Mój błąd. Także kontynuując, jeśli będzie zakończenie, po prostu staniecie na planszy, tak jak w tej produkcji The Plan, informacje o tym, że może być taka sytuacja. Gdzie ja jestem? Czy po prostu spadłem, czy zaczynam od innego miejsca? Zobaczmy sobie. Nie, to jest to miejsce, czyli tutaj po prostu spadłem niepotrzebnie zupełnie. Tu też pewnie da się zeskoczyć. Powinien zeskoczyć bez problemu, mam nadzieję. O, jest nawet scenka, animacja. Widać jakieś światło, więc prawdopodobnie jesteśmy coraz bliżej wyjścia. Ktoś nas ściga, nie wiadomo kto. Nie wiem, czy dowiemy się tego na końcu gry, czy też nie. Natomiast nasz bohater, bodajże Piotrowicz, wędruje dalej. No zerknijmy, żeby nieco tego klimatu jeszcze zaczerpnąć. Mamy jakiegoś nieboszczyka, przynajmniej tak się wydaje, ale jest również jakaś szansa na światło. No, co on tutaj z nim kombinuje? Kałach. Ten gość miał kałacha, zresztą było to napisane bodajże na tej karteczce, jak szybko tam rzuciliśmy okiem.
No, skoro jest kałach... O cholera. Pies? Jakiś dziki pies? Jak bardzo dziki, pytanie. Czy to jest w ogóle pies? Co to jest? Jakieś zmutowane psy, czy co? Gdzie one są? Jakie dźwięki. No to nam się porobiło, słuchajcie. Coś czuję, że mi się kończy amunicja. No właśnie. I co? I padłem. To co, ja się z nimi troszkę postrzelam, jak mi się uda, to się widzimy. Dobra, udało mi się zastrzelić, ponieważ miałem jeszcze pociski w moim pistolecie, takim ręcznym. Także to jest na plus. Natomiast pytanie, co dalej? Tutaj ten gość oprócz tego kałacha nic więcej nie ma. One gdzieś powychodziły z tych dziur. No i dobra, i teraz jest tak. Tutaj sobie zlazłem na dół. Lub tutaj zlazłem na dół. Tak, nie ma tutaj nigdzie żadnego przejścia, wejścia, ale jest drabina. Drabina jest gites. Być może udałoby się nawet po prostu te psy odgonić, nie wykorzystywać całej amunicji, ale już pal licho, niech tak sobie będzie. Także nasz bohater wędruje w górę. Bardzo mi się podoba, że ta gra jest mocno urozmaicona. O, tutaj piękny klimat. Wygląda zacnie. No i ten zapach powietrza i widok światła naprawdę po chodzeniu godzinami przez te tunele robi fajne wrażenie. Że wyłaź. W38, wyjście numer W38, wyłaź. No, do góry, do góry. Odważnie. Wgrywanko. No i zobaczmy. Powinna nam się zmienić sceneria, nareszcie, bo po tych tunelach już człowiek jest mocno zmęczony. Tutaj mamy, to jest chyba metro moskiewskie. Sam osobiście powiem wam, że byłem w moskiewskim metrze i jest niesamowite i właśnie tak dokładnie wygląda. Każda stacja jest inna. Tam jest masa rzeźb, masa różnych dzieł sztuki. Nie wiem, czy dokładnie tak, ale jest to wysoce prawdopodobne. Że właśnie tak, co prawda nie pamiętam, ale wrażenie jest niezwykłe, także jeśli będziecie kiedyś w Moskwie, to koniecznie przejedźcie się metrem, bo każda stacja jest unikatowa. Takiego metra nie ma nigdzie na świecie. No, te rzeźby nie wydaje mi się, że są takie, chociaż, a może, i są. O, ruszyła się jakaś głowa. Samo to się dzieje, czy... No ciekawe, ciekawe. Czy on ma jakieś zwidy już? W ogóle ta produkcja jest tak mocno klimatyczna. Nie wiadomo, czy on jest chory na tego wirusa, czy ma te zwidy. Tak, no teraz zobaczcie, co się dzieje. Ależ niesamowite. Ha! Co tu się dzieje? Kto by się tego spodziewał? O co chodzi? O co chodzi? Jakieś mosiężne rzeźby schodzą z piedestałów i zaczynają nie wiadomo co robić. To musi być jakaś schiza totalna. Ha. Niesamowite. Niesamowite. Obejrzyjmy sobie, bo dobrze było tego nie przegapić.
No i te rzeźby. Na mnie idą. Pies jakiś na mnie idzie. O co chodzi w ogóle? Słuchajcie. O co chodzi? Jakiś absurd w ogóle. Nie wiem, co się dzieje, słuchajcie. Kompletnie nie wiem, co się dzieje. Zastrzeliłem. Co dalej? To się nie mogę wydostać już. Ależ kurde akcja. Ja nie mogę. Co za akcja? Słuchajcie. Ha. Co za akcja? Czy zejdą tutaj za mną? Schodzą za mną. Bez jaj. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle? Bo ja zeskakuję na dół. Oni zeskakują na dół. Nie mam więcej pocisków. Co się dzieje? Hej. Zobaczcie, oni mnie atakują, oni mnie zabijają. Co za faza? O co chodzi? Co ja mam tu zrobić? Ta gra kompletnie nic nie podpowiada. Co za schiza totalna. Totalna schiza na stacji metra. Teraz mi się skończyło bieganie, że tak powiem. Co chodzi? Jeszcze ta muzyka. Może wyłączę tą muzykę? Czy jest to możliwe? Nie mam pocisków. Nie mam pocisków. A co chodzi? Ktoś mi powie, o co tu chodzi? Czy to ma jakieś podteksty albo co? Nic nie mogę otworzyć, no. Dobra, słuchajcie, jak dowiem się czegoś więcej, to po prostu dam wam znać, bo to jest totalna schiza. Dobra, sytuacja jest taka, że odkryłem, że trzeba po prostu te statuły strzelać. Można było znaleźć magazynki w różnych miejscach. Także udało mi się chyba je wszystkie, kurde, wystrzelać. Jeszcze zaraz zobaczymy, czy ktoś się nie kręci. Jak widzicie, ścigi się gęsto, że tak powiem. O, i jednak to było to. Także to chyba była jakaś jego schiza, jego wizja. No, scena, mówiąc szczerze, niezwykła. Na pewno ją zapamiętam. Bo czegoś takiego jeszcze w grach nie widziałem. Jeszcze ta muzyczka taka ostro komunistyczna. No proszę bardzo, obudził się, miał jakąś schizę. Może to przez tego wirusa, może on jest zarażony. No zobaczmy, co się zatem wydarzy. Ta walka trwa około, myślę, 20 minut. Szukania tych magazynków było sporo, one były poukrywane w różnych miejscach. Natomiast nie musieliście tego wszystkiego oglądać, także zobaczmy sobie po prostu, co nas czeka w dalszej kolejności. Loading, może zmiana scenerii, przydałoby się, bo już te mroczne lokacje nieco mi zbrzydły, że tak powiem, ale jest coraz bliżej, jesteśmy na stacji metra, także zaraz prawdopodobnie trzeba będzie gdzieś wyjść. Dobra, robi się przyjemniej, zdecydowanie, ponieważ wychodzimy z metra. Ja sobie jeszcze dziabne jedzenie, dziabne picie, od razu mu się polepszyło, że tak powiem, polepszyła perspektywa widzenia. No i zobaczcie, wreszcie, ależ to wygląda ładnie, zobaczcie. Jakiś rosyjski klimat. Wszystko, ale to wygląda. Jakie to jest, kurde, postapokaliptyczne. Super. Super, po prostu super. I widzimy jakieś wszystko. Jakieś porozwalane.
opuszczone, wszystko to porozwalane. I ja wiesz, nie cudę. Mówiąc szczerze, nie wiadomo gdzie iść, prawda? Kompletna zmiana scenerii. No, nie wiadomo, nic nie wiadomo. Telewizory poukrywane. Ha! Tu mamy metro oczywiście. Nawet jakaś stacja. Jak ktoś umie czytać, to prośba o przeczytanie tego napisu. Jestem ciekawy, co za stacja, czy ona jest w rzeczywistości, pewnie tak. Trochę jakieś kafe. Możemy wchodzić, możemy otwierać. Kurka wodna. Co za klimat. To już pozamykane. Czyli mamy wizję świata po jakiejś katastrofie biologicznej. Możemy tutaj wszędzie łazić. No niesamowite. Niesamowicie to jest odwzorowane, naprawdę. Rewelka. Gdy tak naprawdę nie wiadomo, dokąd mam iść, prawda? Tak jak mówię, gra kompletnie nie prowadzi za rączkę. Kompletnie nie wiemy, co i jak. Może trzeba szukać jakichś drzwi. Co za zakręt. Niezła zakrętka. Siedzą sobie jacyś ludzie. Czym jest stąd? Magazynek do kałacha. I apteczka. Tam lokacji. Lokacja jest zamknięta. Także pozwólcie, że pochodzimy razem nieco i poeksplorujemy. Może nie będzie to aż takie wielkie. Dobra, tutaj wylazłem. Tu mamy jakąś cerkiew na środku. A sobie pstryknę foteczkę. A co? W końcu to 35 mm. Takie coś. Takie coś. Dobra, pójdźmy sobie zatem w prawo. Zobaczmy, co tutaj jest. Niestety nie... Ni w ząb. Ja po rosyjsku nie potrafię. Nigdy się nie uczyłem. Nie potrafię. A szkoda, jak widać, bo by się teraz mogło przydać w takiej grze. Więcej detali mógłbym skumać. Dobra, tutaj przejścia brak. Dobra. Więc zatem idźmy sobie w stronę tej cerkwi. Może tam jest kierunek. Tutaj nie. No dobra, zobaczmy sobie. Czy do tej cerkwi gdzieś można wejść? Gdzie ona ma wejść? Dobra, tutaj już się zmęczył mój bohater. Tam mamy aptekę. To nawet można skumać. Dobra, tu jest jakieś wejście. Zobaczmy, czy ono jest otwarte, czy też nie. Nie. Czyli to jest takie bardziej dekoracyjne. Ale obejdę jeszcze. A tutaj mamy tylko... Dobra, tylko... Okej, czy ja tutaj nawet już byłem. Czyli idziemy na drugą stronę miasta. Jakiś fokusik rozbity. Apteka. Apteka zamknięta. Jest znowu jakieś przejścia, podwórka. No nieźle, nieźle. Ładnie to wszystko jest zrobione. O, tutaj jest coś nawet otwartego. Dalej już nie, także nie wpuszczają nas. Dobra, idziemy dalej. Tutaj... O, niestety nie kumam, co do mnie mówisz, także szkoda. Tutaj również nic nie widzę. Tutaj znowu chyba pozamykane. O, ale jest cutscenka, także gdzieś dolazłem, także długo się nie błądziliśmy. Ciekawe, czy spotkam tego swojego kompana, czy też nie. Ludzie, pomagajcie! Coś trzeba pomóc. Moja siostra, pomóżmy siostrze. No ciekawe, ciekawe. Czy to nie jakaś pułapka?
Wygląda jak pułapka, mówiąc szczerze, wiecie? Czy zdecyduje się nasza postać pomóc, czy też nie? To chyba zależy od nas. To jest ta apteka niby, tak? To jest zamknięte. Jakieś... co, to jakiś jego lokum chyba, tak? Coś kuma. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze zatem tutaj. Niech ja sobie przejrzę. Mam 3 pociski w razie co. Czy to jego tylko z widy? No, wygląda to jak zupełnie ciemny zaułek, ale równie dobrze mogły być to jego kompletne zwidy i tyle. Tutaj nic nie widzę. Tutaj coś jest w środku, faktycznie jest jaka kobiecina. Przez okno można zajrzeć, ale... No, zerknijmy zatem jeszcze. Telewizor niepodłączony. Czy ja przez to okno nie zaglądałem? Może nie? Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, zobaczmy sobie tutaj jeszcze wspólnie tą lokację, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy. Mam jakieś przeczucie, że powoli gra dobiega końca, skoro już mówił o swoim jakimś dawnym miejscu. Dobra, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Zakręciłem sobie globusem. Tutaj nic więcej nie ma. Tutaj coś jest. Jakiś komputerek sobie stoi. Niestety nie kumam. Tu mamy safe. O! O, to jakaś kombinacja do safe. Słuchajcie, to jakaś grubsza. To mogę tak próbować. Ciekawe, co w nim jest, ale myślę, że na chwilę obecną nie mam szansy nawet tam podejść. Ciekaw jestem, czy ten safe ma jakieś istotne znaczenie. Dobra, spróbujmy się na razie stąd wydostać. Tutaj nic nie było. Tylko ciekawi mnie, kurde, zajrzałem przez to okno i tutaj jakaś była faktycznie kobieta. Niby leżała pod drzwiami, ale jak się spojrzę, to tam jej nie ma. Ciekawe. Gdzie ja wylazłem? Aż normalnie jeszcze zobaczę raz, bo jestem ciekawy, o co chodzi. Czy miałem jakiś zwida? Dobra, tu jest jakieś okno, nie? Słuchajcie, no jest. Jest za tymi drzwiami jakaś, kurde, kobieta. Czyli jak się tam do niej dostać? Jeszcze raz, muszę to sprawdzić. Czy to jest jakieś inne wejście, czy co? Tam się ktoś dobiera, sobie gdzieś włazi. Biohazard, znaczek. Dobra, jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz próbujemy. Gdzie to mogło być? To tutaj. Czyli ja tutaj wejść nie mogę, po prostu. Dobra, nic z tym nie poradzę. Także wyłażę. Spróbujmy się udać do naszej, tej lokacji, o której mówił. Czyli to było gdzieś tutaj. Zobaczmy, co jest tutaj. Czy to jest zakończenie gry, czy też nie. Wchodzimy do jakichś jego niby starych włości. Zaraz się przekonamy. Cholera, ile tutaj tego jest? Drzwi za drzwiami, za drzwiami. Kolejne drzwi. I znowu. Dobra, pójdę. Pójdę na razie na górę. Dobra, wbijajmy się na górę. Klatka schodowa. Akumulatory. Tam nie można. Rower jakiś w korytarzu. Kurde, powiem wam szczerze, to jest gra postapokaliptyczna.
gdzie Fallout mógłby, Fallout 4 mógłby się po prostu uczyć tego klimatu tutaj. Tyle mogę powiedzieć. Jest więcej Fallouta niż w Falloutie. No i co dalej? Co dalej? Nie wiadomo co dalej. Dobra, to jeszcze sobie przejrzyjmy tutaj, czy nic na pewno tutaj... Czy nic tutaj na pewno nie ma. Tu jest jakaś winda, ale... może użyć wytrychu, ale skąd on ma wziąć wytrych? Ma jakiś wytrych w ekwipunku? No nie ma przecież. Zamknięty, ale może użyć wytrychu. Niezłe, ale co dalej? Skąd ja sobie wezmę wytrych? Wytrych? Ten drugi gość miał wytrych, ten mój kompan. Tutaj nic, tutaj nic. Dobra, słuchajcie, to ja się w takim razie kręcę dalej. Znowu te kafelki. Ale tym razem nic nam tej UV nie mówi. Także ja się kręcę dalej, widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy ponownie i streszczę wam, co się udało tutaj wyczaić. Po pierwsze, spotkałem gościa, który za dwie baterie oferuje nam wytrych i te baterie zbierałem w mieście. One, z tego co czytałem, są zawsze rozrzucone w jakichś losowych miejscach, także zajęło mi przynajmniej ze 40 dobrych minut, żeby je znaleźć, ale udało mi się. Także teraz sobie będziemy kontynuować. Wsadzamy te dwa akumulatory i dostaliśmy wytrych. Także będziemy sobie wreszcie mogli kontynuować naszą przygodę. Także pamiętam, że tutaj się pokręciłem po tym mieście sporo. Tutaj były te drzwi do naszej posiadłości. Także podejrzewam, że powoli gra już tutaj zmierza do końca. Także jeśli ktoś chciałby zobaczyć zakończenie, także ostrzegam przed ewentualnym spoilerem. Tutaj może być taka sytuacja. Tu jeszcze ciekawostka, którą odkryłem, jak odpalimy sobie latarkę, no to tą UV to pokazuje ten znaczek, jakbyśmy może sami sobie zaznaczyli. Dobra, ale wchodzimy, bo nie wiem kompletnie, co się dzieje. A to ciekawe. A musimy pewnie jakoś tutaj, słuchajcie, trafić. No ciekawe, nie powiem, że nie. Pewnie to idealnie tą linię, o właśnie. Tak? Super, udało się. Także wchodzimy do naszego apartamentu. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Wszystko jest mi obce, także oglądamy sobie, co tutaj jest. Wygląda to, z tego, co mówił nasz bohater, że to jest nasze lokum poprzednie. Także zobaczmy sobie, jak mieszkał. Też nie wiadomo, które to jest lokum, prawda? Tu jest jakieś zdjęcia. Nie, to jest po prostu spore. Proszę, to jest jego chyba... Czyli miał pianinko. Wygląda na to, że całkiem nieźle sobie tutaj pomieszkiwał. Co tutaj mamy? Sytuacja... No, tutaj troszkę trzeba poczytać, troszkę potłumaczyć. Także jak ktoś chce się zapoznać, to zrobi sobie print screenka i sobie zerknie. Natomiast są to sytuacje prywatne, jego opowieści życiowe. Jest aparat, także widzimy. Są jakieś klucze, zabieram je od razu. Widać, że interesował się fotografią. Radyjko. Muzyczka. Słuchajcie, bardzo ciekawa opowieść. Uważam, że ta gra jest naprawdę warta polecenia. Klimat fantastyczny po prostu. Jeden z fajniejszych, jakie w ogóle się natknąłem w grach. Dokładnie tak sobie wyobrażam sytuację właśnie jakąś postapokaliptyczną, w której... O, mamy klucze do naszych drzwi. W której byśmy się mogli znaleźć. Tu zobaczcie, jest
pokój chyba dziecięcy. Tu jest jakiś album. Zobaczmy go sobie. Znaczy nie wiem co to jest, ale jakaś cutscenka. Oglądamy. No, czyli historia nam się zazębia. W wyniku tej epidemii jakiegoś wirusa prawdopodobnie uciekł stąd. Nie wiadomo co się dzieje z jego rodziną, gdzie jest żona, gdzie jest dziecko. Pewnie musieli się ukrywać gdzieś w lesie, żeby... Co zaraz się może dowiemy. I teraz wraca na stare śmieci. Tak jest, zobaczcie. Bardzo ciekawa opowieść. Opowiada pewną historię, która faktycznie mogłaby się wydarzyć. Dla mnie bomba, naprawdę. Dla mnie ta gra jest świetna. Indyk, wysokich lotów, mały budżet, ale zrobiony naprawdę z dużą pieczołowitością. Wiadomo, z jakimiś tam błędami, ale klimat niezwykły. Opustoszałe miasta, bieda. To jest ten nasz bohater, czy to ten kompan? Już nie pamiętam. Zaraz zobaczymy, będą go przemykały. O, chyba będzie jakaś opowieść, co tutaj się w ogóle wydarzyło. Restipie to być. Wyjrzyjmy sobie, warto. Ten sobie jechał, jak to w Rosji. Nadzieję, że ty masz po alko. Jakieś bardzo dziwne manewry. Teraz coś się pewnie wydarzy. Tylko co on robi? Kto to jest? Już jest wypadek. I ten wypadek, zobaczcie, to jest ten misio z tego pokoju. Czyli pewnie jechała właśnie nim jego rodzina. Pewnie ten Petrowicz jechał z rodziną. Zderzyli się. No właśnie. Pewnie zabił mu w wypadku samochodowym córkę i dziecko, córkę i żonę. Tak jak mówię, historia, która mogła się zdarzyć naprawdę. Później pewnie jeszcze dodatkowo gratis doszła ta epidemia jakiegoś wirusa, która zdziesiątkowała miasta. Pewnie tak to się nam kończy. Także jeśli to koniec, bardzo dziękuję wam za bycie w tej serii. Jeśli ktoś grał w 35 mm, prośba o wasze opinie, jak wam się podobało, czy udało wam się przejść, ewentualnie jakie macie odczucia. Dla mnie super, polecam, jeśli ktoś lubi takie klimaty dojrzałe, że tak powiem, to jak najbardziej, klimat jest niesamowity. Historia jest ciekawa, po prostu zwykła, taka zupełnie zwykła, nie jakaś hollywoodzka, tylko zupełnie zwykła historia jednego człowieka, jego losów. Tutaj widzimy, chyba powoli te miasta będą się odradzały. Opustoszałe rosyjskie miasta, w których widać, że były jakieś zamieszki, wojsko, epidemia. No i właśnie, mamy tutaj końcówkę, także Super. Autor projektu Sergiej Noskow, muzyka Dmitrij Nikolajew. Naprawdę za muzykę ogromny plus. Genialne zrobienie tej klimatu przez wszystkie te dźwięki. Rewelacja. Także dzięki za obejrzenie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku Peryskopu. Tutaj akurat w tym udało się przejść praktycznie grę w 3 odcinkach. Dla was to było około 3 razy pół godziny. Dla mnie myślę około... Czy ja wiem, z 8 pewnie godzin gry podejrzewam, także wszystko to ładnie skondensowane. No i tyle. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hejka.